Czy uważa pan, że lockdown w Lublinie powinien zostać wprowadzony już teraz? Uważam, że raczej nie. Jakby w tym momencie jest dobrze jak jest i nie widzę powodu tego, żeby było znowu lockdownowo zamykane wszystko. Jakby wszystko zaczyna powoli funkcjonować, a lockdown w tym momencie, w którym już wszystko zaczyna się normować, to jest głupota. A jakby na czym opiera pan swoje tutaj stanowisko? Wprowadzając lockdown, znowu ludzie będą tracić pracę tak naprawdę. Znowu będzie wszystko pozamykane, nie będzie gdzie tak naprawdę wyjść. Zależy w jakiej kategorii, co do na przykład te ograniczenia w sklepach, to oczywiście. Tam to w ogóle ludzie chodzą jak chcą, nie zwracają uwagi na maseczki, na odległości, to tak. Co do sklepów oczywiście. Moim zdaniem tak. Dlaczego? Ponieważ uważam, że przede wszystkim istotne jest zdrowie wszystkich obywateli i sytuacja, która jest na Lubelszczyźnie, nie sprzyja rzeczywiście poprawianiu sytuacji epidemiologicznej, ponieważ mamy przepełnione szpitale. Trzeba zapobiec jak najszybciej. Trzeba zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. Dobra, a czy powinien być skierowany na osoby przede wszystkim niezaszczepione, zaszczepione, czy po prostu na wszystkich? Moim zdaniem na osoby niezaszczepione. Lockdown in Lublin should be introduced? Yes, because of the rapid growth of the COVID. So I think there should be a lockdown for safety. Jeżeli chodzi o kryteria, czy powinien dotyczyć tylko osób niezaszczepionych, czy zaszczepionych, czy wszystkich? No raczej wszystkich to powinno obowiązywać, bo ciężko jest w Polsce co do restrykcji, co do szczepień. Inne państwa nie boją się tego. W Polsce boją się politycy przede wszystkim. Żeby później stracić w sondażach, to jest najgorszy problem. Only for vaccinated or unvaccinated or all in Lublin? All. It should be for all. All, yes, all. Because some people... We're not ready to get to be vaccinated. A czy powinien być może bardziej tutaj skierowany na osoby niezaszczepione? Z względów bezpieczeństwa na przykład? No, proszę pana, sama logika mówi. Ci antyszczepionkowcy mówią, że to jest odbieranie wolności. Odebrali mi wolność, bo nie mogę jechać 200 km na godzinę w terenie zabudowanym. I odebrali mi wolność, tak? Prawda? To jest to samo. Można porównać do tego, antyszczepionkowca do tego, co jedzie 200 km na godzinę w terenie zabudowanym.